Talkshop. Angielski w biznesie. Odcinek dziewiąty. Idiomy. What do you bring to the table? What do you bring to the table? What do you bring to the table? Hi there! Z tej strony Karolina. W dzisiejszym odcinku fragmenty m.in. z House of Cards, Brooklyn Nine-Nine, The Handmaid's Tale oraz prawdziwe rozmowy uliczne ze Stanów Zjednoczonych. Stay tuned! Wyobraź sobie sytuację. Planujecie napad na bank. Jesteś na spotkaniu organizacyjnym, na którym omawiacie rozpoczęcie projektu. Każdy mówi, jakie umiejętności, wiedzę i znajomości wnosi do zespołu. Przychodzi pora na ciebie i słyszysz pytanie: So, what do you bring to the table? Albo sytuacja, która naprawdę może ci się przydarzyć. Jest wieczór, idziesz ulicą na Brooklinie. Mijasz grupkę młodych ludzi. Nagle zaczepia cię chłopak z mikrofonem i pyta. In a relationship, what do you bring to the table? No właśnie. Co wnosisz do związku? Młode Amerykanki, spotkane przy klubie, również odpowiadały na to pytanie. Posłuchaj, co mądrego odpowiedziały. What do you bring to the table? Everything. What do you bring to the table? Making understanding, is my, my heart, my loving and my, my, my money. Your How money do to the table? A good job, beautiful face, cook, good body. What do you bring to the table? I don't cook, I don't clean. <laughs> okay, wracając do tematu. Bring to the table oznacza mieć swój wkład w coś. ale bynajmniej to nie jedyne znaczenie. Bring to the table znaczy również poruszać jakiś temat, czyli literalnie przynosić coś do stołu. Na przykład It is high time that the low wages of the Polish citizens were brought to the table during EU talks. It is high time that low wages of the Polish citizens were brought to the table during EU talks. Czas najwyższy, aby kwestie niskich płac polskich obywateli zostały poruszone podczas rozmów w UE. Zwróć również uwagę na wyrażenie It is high time, czyli czas najwyższy. Zauważ, że w drugiej części zdania masz stronę bierną, czyli mówiąc o płacach, były przyniesione. Were brought. Albo inny przykład. It is high time that this discussion was brought to the table. Czas najwyższy, aby ten temat został omówiony. A teraz zobaczmy, jak inni wykorzystali ten idiom. Powtarzaj za mną na głos. Udało Ci się namówić Szwajcarów do dołączenia. Potrzebujemy jej w ogóle? Co ona wnosi? but do we even need her? what does she bring to the table? but do we even need her? what does she bring to the table? but do we even need her? what does she bring to the table? we all bring strengths to the table. for example, i bring a business head. we all bring strengths to the table. for example, i bring a business head. We all bring strengths to the table. For example, I bring a business head. We all bring strengths to the table. For example, I bring a business head. We all bring strengths to the table. For example, I bring a business head. W każdym razie pokazuje ci tylko jaki jest mój wkład jako asystentka menadżera. Anyway, just showing what I bring to the table as assistant manager. Anyway, just showing you what I bring to the table as assistant manager. Anyway, just showing you what I bring to the table as assistant manager. Anyway, just showing you what I bring to the table as assistant manager. Anyway, just showing what I bring to the table as assistant manager. I ostatni fragment. Z House of Cards. Wszyscy w tym pokoju są oceniani po tym, jaki mają wkład. To, co ty wniosłaś, było amatorskie. Everyone in that room is judged by what they bring to the table. What you brought to the table was amateurish. Everyone in that room is judged by what they bring to the table. What you brought to the table was amateurish. Everyone in that room is judged by. Everyone in that room is judged by what they bring to the table. What you brought to the table was amateurish. Everyone in that room is judged by what they bring to the table. What you brought to the table was amateurish. A teraz sprawdzimy. Ile pamiętasz? Jak powiesz? Jaki będzie Twój wkład? What are you going to bring to the table? Czas najwyższy, abyśmy poruszyli ten temat. It is high time that this topic was brought to the table. Co on wnosi? Jaki jest jego wkład? What does he bring to the table? Udało ci się namówić Chińczyków do dołączenia. You brought the Chinese to the table. Well done. Jeśli starasz się zapamiętać każde zdanie, to z pewnością czujesz, że głowa ci teraz paruje. Możesz być z siebie dumny. Tak przy okazji, ostatnio napisaliśmy artykuł 100 angielskich idiomów, podzielonych na kategorie z wygodnym menu, z autorskimi obrazkami pomagającymi kojarzyć znaczenie i przykładami. Zachęcam cię do zajrzenia, bo możesz się z tego wiele nauczyć. Link znajdziesz w opisie. Dzięki za udział. Till the next time. Cheers.